Czołgiem! Czołem! 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 A mogę mieć takie pytanie? Tak właśnie jest. Właśnie ja też mam Lightfucka już. Jaki był mały meldunek na radio? 42. No. A nie ma 42 teraz obecnie. Jest! Jest. Jest? No. A jest! 29 i 42 kodusmy, a co wy reszta tu robicie? My... kodusmy. Panowie! I to ładunkami wybuchowymi, ciężkimi wybuchowymi, a najpierw w naszych wątrobach musi wybuchnąć wódeczka, panowie, polejcie, poproszę. Przeniosłem wódeczkę, panowie, proszę, proszę, daj się... O, dziękuję. Dobra, a teraz czas chwileczkę odpocząć, bo to już zmęczyłem się tą robocizną. Dobra, już. Chodź. Patrz mi! No i masz za twoje. Patrz mi! Co mi zapało? O Jezu! To jest bardzo droga sztuka tutaj, którą mamy. Była droga sztuka. Zauważysz. Kurwa, piękny był ten konik, kosztował tylko 1,2 miliona. Wielka strata. A bo wie pan co? Wie pan co? Właśnie kurczę zjeżdżamy. Zjeżdżaliśmy z pustyni, proszę pana. Była tak wielka burza piaskowa, panie. Jak żeśmy jechali po tej pustyni, to zaczęło wiać i właśnie jedziemy wymienić szyby. Jak pan widzi, jesteśmy w tą stronę ustawieni, dopiero co byliśmy u Janusz Kustoms, proszę pana, i powiedział, że akurat pod nasz samochód nie mają szyb, wyobraź sobie pan. I dlatego też jedziemy dokładnie, proszę pana, na Little Brighton do następnego mechanika, żeby to sprawdzić, ale proszę pana, no musieliśmy się na chwilę zatrzymać, proszę pana, bo nam kurczę... Ptak nas rakał, jak lecieliśmy. Dobrze. Przez to, że nie mamy szyby. I proszę, no pan zobaczy tutaj na mojego kolegę, łopsrał go ptak. No łopsrany jestem cały. Straszny pan monologi wali. Wiesz. Pan Lukas Killer. A gdzie jest pan Pata? To prawo jazdy, co? Ale teraz słyszałem, że nowe prawo jest, że nie trzeba do ten wozić dokumentów. Tak. To nie? Dobrze, to ja wezmę pana dowód osobisty i sprawdzimy sobie w centrali. Ja zapominam z tym. No jasne. No. Dobrze, no spoko. Jak nie mam? Miałem. Możesz mi naskoczyć, Pecie! Dobrze było? Ja tu za nami. Ale to dlaczego ten idiota uciekał, no? Nie wiem. Dlaczego uciekałeś, killer? Oni mieli... No oni mieli uciekać. Nie, to krótko z nimi trzeba z nim. Na autostradzie jesteśmy. Uciekamy w stronę Sandy. Wracamy w stronę... Szybko nie, wracają, będą wracać miasta. Zaraz. Co? Chodź. Dobra. Zaradowali nas prawie. Jedź! Ty, no dobry gościu jest! Ty dostał z tira, jedzie dalej! Jedna pobocze, panowie na motocyklach, proszę się rozjechać. Nam też się zaczynają dymić. Wasze motocykle to są dwuosobowe? Proszę zjechać na... No, co ty robisz, no? Kobietę potrąciłeś! Stój. Pani stoi. Ona, pani jest zatrzymana. Lewa, prawa. No nie możemy ich przejechać, a my ledwo jedziemy. Mamy 10-13 dwóch zatrzymanych, zaatakował jednego funkcjonariusza. Co jest? Dobra. Ja przepraszam. Nie. Czy mogę zrobić małe samochodziki z tym samochodzikiem?
Możesz. Jezus. Trzymaj się. Gdzie? Zatrzymaj się. Zatrzymaj się, nie wysiadaj z pojazdu. Stoj, celuję do ciebie, wysiadaj. Wysiadaj z rączkami do góry. Rączki. Ziościawgo! Odejdź! Odejdź, bo zostaniesz postrzelony. Tato, pomóż! Odejdź. 26 prezydent. Łapę cię za rączkę. Puść mnie. Macie zaraz puśćcie. Puść mnie, brudasie. Odejdź stąd. Co to będzie? No dobra. Odejdź stąd. Dobra, odchodzę, idę do bankomatu. Otwieram ci drzwi, głowa nisko, pomagam ci wsiąść do pojazdu. Zamykam za tą drzwi i lecie. A! Kod zero! Kod zero! Gonisz. 8-2, weź go z parkingu obok policji, obok garażu. Jadę na kod zero. O, 10-13! Dawaj, twam! Uciekamy! Skuty jestem! Uciekamy! Ja może przedstaw... Gdzie jest ten zatrzymanie? Bo... Na parkingu garażu. Jakim napadzie? Czemu mnie CO?! Chyba jakaś pomyłka. Mi się chce przesiadywać na wyspie, ale to są już sprawy troszkę inne. Rany. Mogłabym cię przeprosić na chwilę, bo koleżanka dzwoni. Matko Boska. Wybaczysz mi? Nie mam problem. Halo, słucham, kochana. Halo, słuchaj, odwołujemy tą dzisiejszą kawę jak coś. Jezus Maria, no znowu po kawie będzie. No, kurde, dziewczyno, ile razy może się z tobą umawiać? Ale mówiłam ci. Pajac każe mi po godzinach zostać w robocie i... Nie wierzę, no ty bo znowu... Nie ma ludzi. Ja pierdzielę, wiesz co, pieprz ten IMS, serio. No muszę to jest... No masakra jakaś, dobra, no trudno, no. No jutro możemy się wstępnie. Dobra, to niech będzie jutro. No, to pa. Tak, słucham. To pa, kochana. Trzymaj się. No, mów, szybko. 1 610 000. Uwielbiam go. 23, dobranoc. No tego, tamtego, dobranoc. Co za kuta! O! I kolejna! A bo oni czekali na wsparcie! Siema. O, no i proszę, telefonik tutaj elegancki, proszę pani, jak coś to ten. Pomysł na RP. Ty co z tym motorem? On leży do Lisa Rabaraby. On jest pyszki? Tak, panowie, wiecie dlaczego mu go zabrałem? No czemu? Bo sprzedawał narkotyki. I dlatego mu zabrałem, żeby tego dalej nie robił i chciałem go właśnie do was odwieźć. Proszę pana. Nikt mi oddał. Informuję pana tylko w tym momencie, że jeżeli oszukuje pan, że jest adwokatem, zostanie pan zatrzymany za podszywanie się. To znaczy, nie, ja nie powiedziałem, że jestem obrońcą tego pana, ja po prostu powiedziałem, że przyszedłem go obronić. Powiedział pan, że jest pan jego adwokatem. Powiedział pan, że jest pan jego adwokatem. Kiedy tak powiedziałem? Wszystko jest nagrane na trzech podekamach oraz kamerze. Dziękuję. Dziwnie. Dobrze, pana proszę zostawić w takim razie teczkę oraz tutaj notes na biurku. Proszę pozostawić to na biurku oraz podejść pod mur. Zamierzacie dokonać na mnie zatrzymania? Nie, przeszukania. Pan wykonuje polecenia albo do tego pana zmuszę. Pod jakim zarzutem? Jest pan na terenie komendy, proszę podnieść ręce do góry. Każdy, kto wchodzi na teren komendy, bo za policją musi być przeszukany. Tutaj. Podnosi pan te ręce do góry? Komisariat. Dobrze, panie Lukasie, gratuluję, dzisiejszy byś pan zatrzymany za podszywanie się pod adwokata. No to chyba troszeczkę śmieszne jest, co? Proszę pana, nie ma pana, pokaż to nagranie, jak mówisz, że jestem jego adwokatem. Proszę pana, przyznę, powiedział pan, że jest pan adwokatem.
oraz... Pokaż mi nagranie, jeśli mogę. W swoim czasie.